Ale to nie ma kura sensu, no takie nagrywanie. No ale to pierwsze zarzucanie na zasiadce. O, prawie w ptaka trafiłeś. Działa. Rozkładam się. Lepiej później niż wcale. Nie chciało mi się przez cały dzień. Strasznie. Jak ty w tym świetle płoniesz. Ja? Dużo łania. Franciszek i Maria. Dzień dobry. Jakie one już są duże. 4, 6, 8. No i co? Jakbym już tutaj kiedyś był. Zaraz ci komary tam wlecą do środka. Już wleciały, ale ja się tym nie przejmuję, ponieważ ja je będę jeszcze dzisiaj wyganiał stąd. Swoją metodą. Oczywiście. Metodą na kurę. No, to jest normalna metoda, ręcznik i heja. No i jeszcze czołówka. Żyjemy. Nie było. Jak się spało? Dobrze było. Straż rybacka nas budziła. Wiem, no przecież budziłam Darka 5 minut. Jakie podchody, że niby ryba, coś tam, coś tam. Jak tam były listki? Nie. Ale dobry były. Nie martwię się. Ale ci chyba ktoś zawinął sprzęt. Tripoda. Wyglądasz jak siódme nieszczęście. Nie ma godzina w ogóle. Ósma? Nie wiem, ale słoneczko już fajnie grzeje, jest super. Buze mają być potem. Piąta. Załamany, bo nie miał ubrania. Nie miał ubrania, ciekawe dlaczego. Aha, tu ryby nie biorą. Średnio mi się chciało. No to po co ty tu przyjechałeś? Już twój kolega zwrócił ci uwagę, że ryby są najważniejsze. No nie, ryby. Ostatni. Ale tutaj z tego miejsca mam apel do tych przesympatycznych panów strażników. O, przyjechał ci się wcześniej. Jak jeszcze raz o 12 w nocy samo ten na fajerwerki. I to specjalnie, bo przecież oni nas doskonale znają. Ja, dzień dobry, czy dobry wieczór, co on będzie? Ja się obudziłem, znaczy tak, co tam robiłem? Coś chyba przedrzymałem. I nagle otworzyłem oko, patrzę, jakieś dwa kupy stoją w środku i się tak się stoją. No, 12 godzina kontrola. Ty, chodźcie ich zaskoczymy, bo mi się wydaje, że oni też dzisiaj przyjdą. Ej, spać nie mogą. Już raz tak było, przyszli w nocy i na drugi dzień nie przyszli. W świątek przyszli, najpóźniej wczoraj przyszli o 12, dzisiaj znowu przyjdą o 12. Oni się boją, że będą te, że się staną słabi. Dlatego powinniśmy dzisiaj... Zasadzkę na nim. Ja, a tu dup takie światła. Taś, patrz. Patrz, jak one to usłyszą, jak gołębie. O, obróci się. Taś. Chyba mają cię w nosie. A dlaczego tu jest znowu wykopana dziurka? Nie wiem, kto to zrobił. Ja to zakopałem wczoraj. O kurde. Jeszcze raz. Ty, ono nie było tej dziury wczoraj. Bobry wykopały dziurę. O, drugie, tego też nie było. A co tam w tej dziurze? A, może tam jest coś głębiej, wiesz? Aha, o kurde, a ja tam zakopałem. Jakieś zwierzątko teraz umrze. O kurde, tam widziałem o tym cholera. Myślałem, że to jakiś wędkarz zrobił dziurę. A tam faktycznie chyba nie jakaś norka, do tego nie zakopujemy. Czyli jak one tak będą żyć w drzewo, no to ona jeszcze tydzień postoi. Patrz, to jest dzisiejsze.
bój się. O, aż się dobrałem, przeszła śmierć. Co to nie jest zaniepokojone? Ponieważ? No bo już góra zaczyna łowić. Ale nie założyliśmy się o nic. To właśnie dziwne, nie? Dobra, poczekamy, jaką będzie miał propozycję. Nie działa tak, jakbym chciał. Ostry. Chcesz się założyć czy coś? Czekam na jakieś wyzwania. Kurde, dwa są do tyłu, nie? No, fajnie by było mieć cztery znowu. Cztery, bo to by było potem 6 i 10, tak jak sobie zamarzyłem. Dobra, to o 4. Najwyżej będę 2 do tyłu, a ty będziesz 2 do przodu. No to o 4. 4. Idę poszukać ryby. Aha! Nie dam sobie rady, gdzie jest kawa? Ale to jest zielone, wygląda na plastikowe. No co? Naturalna, coś tam drzewa. Coś tam drzewa. No to jestem chyba gotowy, nie będzie tutaj żadnej pływałki, bo niestety nie ma znowu dalej. Ale jest pianka. Weź sobie próbka, orzechowe. Naturalna chemia. No to na te orzech na pewno coś będzie. No, no nie wiem, dobra, no ryzykujemy. Najwyżej się popłynę. A to od razu może to znowu nie. Właśnie się zdziwiłam, że idziesz z jedną. Te karpy liczy się tak samo jak lesz? Ale się mnie przestraszył, że karp się liczy tak samo. No tak, no ryba, nie? No, ja w ogóle... Może jakoś to wystopniujmy, bo to tak trochę... Czemu? Karp tak samo jak lesz, to tak bez sensu. Nie? Co? Karp za 2, lesz za 1? Karp za 3, lesz za 2, karaś za 1. No dobra. Fakt, trafiłem go. Nie. O kurczę, to było blisko, żeby dostał ciężarkiem w głowę. A ptak na ile się liczy? Na 10? Jakbyś trafił ptaka, kura. Nie, ale to są te... Tu masz szampana. Gołębie, kurde, rasowe, to by była szkoda straszna. No nie, właśnie, jakiego szampana? To ma w pierdol, a nie szampana. No, nie, biedny. Byś zabił ptaka, to hopie, to wąs. Ale akurat leciał, jak rzuciłem, nie? Taki, uwaga. To by leciało troszkę dalej. Więc łowimy na dwóch odległościach, bliższej i dalszej. Jak będę przegrywał... Znaczy, kiedy będziesz przegrywał, a nie jak? Dobra. Ściągam jedną wędkę i na łapie... A okoń za ile? Okoń? Nie wiem, powiem ci szczerze. Zabiłeś tym pytaniem. Gotowy jest. W ogóle to mogłeś te wędki jutro zarzucić. Nie mogę. Na tego orzeszka z tego dębu coś będzie. Niewytworzonego orzeszka, bo on jest jeszcze mięciutki w środku, więc tam rybka może wejść, wziąć orzeszka i wyssać soczek ze środka. No, z dębu to może albo być. Weźmie całego i skórkę. Przegrasz to i tak. To chudę, żebym miał branie, za chwilę, żebym miał branie. Dawaj wodery. Daj mi wodery, bo blask ten, dawaj wodery. O kurde, no to ja wezmę, czekam. To szybko. Szybko. Spokojnie, nie ciągnij za bardzo. Jak już siedzi, to siedzi. Dobra, nie, ciągnę, bo chyba powoli, ale o markerami. Dobra, i tak tam wejdę. Kura, ryba. Siedzi. Nie wiadomo. Siedzi. Nie wiadomo. Jest przyczepiona, no podniosłeś go, kurka. Aha. Czyli co, złowiłeś markera? Nie, no było w ramie, tylko chciała się o markera. Dobra. Kura, weź mi tego markera stamtąd, bierz go. Jakbyś miał tu taśmę na dole, bo to się zaczepiło tutaj o to, nie? Tu o to. No. Jakbyś miał tu taśmę obklejone, no to by się zsunęła żyłka, poszła. Dobra, wyłaź, sobie się nie martw, zaraz będzie ryba następna. Czyli markery czasami są niedobre. Dokładnie tak, na samym początku jak kupiłem sobie pierwszego markera, to ja mówię, a no dobra, no małe prawdopodobieństwo jest. Od razu, pierwsze branie, wyciągnąłem markerę właśnie. Tam, bo to nie było zawinięte, nie? A on to zrobił po 3 latach. O, siedziałem na brzegu, to już mewy przelatywały.
się śmiały. Ha, patrz, zobacz, łowi na żołędzie. Nic z tego nie będzie. Szybko, wiaderko, kołyska. Dobra, dobra, jedź. Tam jak kibel, za drzewem. Już lecę. Trzymaj go w wodzie. Dobra. Dwa, zero, no. Cztery, te malutki, no dwa punkciki, kochamy. Już, poruszaj się. Punkciki. Dobra. Pochwal się szybko. Już, bo ciepło, ja wiem. Ciepło, dobra. Za ciepło. Proszę bardzo. Dziękuję. Gratuluję. Nie zapinam tutaj. Nie należało mu się w ogóle. Była przed chwilą. W ogóle to zostaje sama kukurydzka, bo widzę, że to będzie killer na dzisiejszej zasiadce. Jak się zdarzyło. 2-0. Dumny, ale blady, a Klara wali, widzisz. Także wiesz, kura, nie chwal dnia przed zachodem słońca, a przede wszystkim niedziel piwa na niedźwiedziu. Na karki. Zobacz jak biegnę. Nie pójdę. Dobra, no. Bobry znowu w nocy wygryzły. Zapraszamy na śniadanko. Dzień dobry. Miało. Jak kusiarki. Jak on ci pokaże, jak on się da pogłaskać po główce. No nie umiem się pogodzić z tym, że wygrałem. Starcie tytanków, wygrałem. Jeszcze dwa piwa do przodu w tym sezonie. A on mi fuck you pokazał! Dumny i blady, kurde.